Witajcie w kolejnym odcinku z kariery menadżera w FIFA 23. Jesteśmy w trakcie zimowego okienka transferowego. W tle toczą się negocjacje Czurlinowa z klubem, no właśnie, z kim? Z PSW Eindhoven, jeśli dobrze pamiętam, tak? I on być może odejdzie za naprawdę duże pieniądze, za 22,5 miliona. Więc czekamy na to, żeby ten transfer doszedł do skutku, a wtedy pójdziemy sobie po Scarleta, na którego mamy oko już od dawna. Pomijamy sobie tą scenkę. Widzimy, że Anel, Odchodzi do Brentfordu za 46 milionów 100 tysięcy euro, więc gigantyczny transfer tutaj ma miejsce. Fantastyczna ocena tego transferu. No i to jest coś, co bardzo mnie cieszy, bo tutaj naprawdę duże pieniądze wpływają na nasze konto. Duże pieniądze, to jest coś, czego bardzo teraz potrzebujemy. Mamy raporty zwiadowcze. Zobaczmy, czy jakiś talent tutaj się nam trafi. No tak jak mówiłem, my tutaj tych zawodników już bardzo surowo traktujemy i sprowadzamy tylko najlepszych z najlepszych. No a tutaj żadnego takiego. Geniusza piłkarskiego nie widzieliśmy. No, tego niestety nam sprzątnęli z przednosa, ale my go obserwujemy w dalszym ciągu w tym nowym klubie, i być może kiedyś po niego pójdziemy. Jeśli chodzi o resztę piłkarzy z Brazylii, no to zobaczmy, czy jeszcze jakiś talent się tutaj pojawi, ale wygląda na to, że nie. Więc resztę sobie tutaj odrzucamy i ostatni raport jest na temat piłkarzy z Argentyny. Ten ma fajny potencjał, ale poc początkowa ocena i wartość nie są wystarczające, więc lecimy dalej. No, widzimy, że ten Antonio Rivero za chwilę może być całkiem fajnym piłkarzem i jest. Ocena początkowa super, potencjał też wartość nie najlepsza, ale myślę, że możemy go sobie podpisać. Resztę odrzucamy. Achmed Chodzić został sprzedany. Hajma dogadaną sprzedaż. 11,5 miliona i trafia do Celty Vigo. My się na to zgadzamy i widzimy, że Serrano dostał oferty z Manchester United. No i to jest klub z którym porozmawiać trzeba by było. 47 milionów według asystenta możemy za niego chcieć. Więc słuchajcie, przechodzimy do negocjacji. No i spróbujmy wyciągnąć za niego jak najwięcej. W tym styczniowym okienku prawdopodobnie po raz kolejny bardzo mocno ten zespół przebudujemy. Ale, ten zespół tego wymaga, tak mi się wydaje. No bo po prostu nie radzimy sobie zbyt dobrze. 47,5 miliona na początek. Zobaczymy. 35,900 i 5% od sprzedaży. Ten procent mnie za bardzo nie interesuje. Ja tutaj chcę widzieć czwórkę z przodu, przede wszystkim. 44,5 miliona. Zobaczmy, co oni na to. I oni się na to zgadzają, więc kolejny gigantyczny transfer, kolejna gigantyczna sprzedaż. No i znowu fantastyczne, fantastyczne pieniądze trafią na nasze konto. To jest bardzo ważne. I słuchajcie, myślę, że to już jest moment, w którym musimy konkretne decyzje podejmować. Więc tak, patrząc na ten zespół, co my chcemy zrobić? Odejdzie Anel, więc tutaj musimy sprowadzić sobie jakiegoś środkowego obrońcę, bo gdy będziemy chcieli grać m, tą formacją, y, o, właśnie tą, to tutaj potrzebujemy kogoś lepszego na środek obrony. Y, no i też kogoś do rotacji to jest istotne, więc przechodzimy sobie do centrum transferowego. I zobaczmy jakich mamy tutaj ewentualnie środkowych obrońców, którymi moglibyśmy się zainteresować. Czy jest tutaj ktokolwiek interesujący? No niestety prawie nikogo tutaj nie mamy sprawdzonego. Jest ten który gra w Marsylii, więc sprawdźmy go sobie. Z Manchesteru City raczej nie będziemy sprowadzać. Zobaczmy tego Szkota, czy mógłby tu być jeszcze ktoś interesujący. No trochę ciężka sprawa z tymi środkowymi obrońcami. Jest Philips który gra w jakimś bardzo słabym klubie ale przeszedł tam niedawno. Sprawdźmy go sobie. No i jest ten Moussa z Francji. No tylko że on już jest w takim wieku, że raczej byśmy go nie chcieli sprowadzać. Pomyślmy, co jeszcze ewentualnie moglibyśmy zrobić. No, wymaga wzmocnienia też lewa strona. Tutaj ten matsen byłby marzeniem, ale niestety nie możemy go sprowadzić. No, czy jest tutaj jeszcze ktoś interesujący. No, na tamte pozycje za bardzo nie. Jeśli chodzi o środkowych pomocników, czy tutaj byśmy mogli kogoś sprowadzić interesującego, bo też by się ktoś taki przydał? No Hansen pięknie się rozwija nasz wychowanek w Milanie. Ktoś taki by się teraz przydał nam. No ale niestety. Nie możemy, nie możemy go mieć w tym momencie. No i zastanawiam się, czy jest tutaj w ogóle. Ktokolwiek, kogo byśmy mogli sprowadzić, i byłoby to sensowne? No nie za bardzo, oczywiście poza skarletem, po którego idziemy już w tym momencie. No, ale niestety on jest wart bardzo dużo pieniędzy. Jeśli chodzi o tygodniówkę, to mało zarabia i my spokojnie jesteśmy w stanie mu zaproponować więcej. No ale mam nadzieję, że dogadamy się z szalkę, żeby ta kwota za skarleta nie była jakaś bardzo duża. Zaoferujmy poniżej jego wartości rynkowej i to tak znacząco. Będę chciał tutaj zaoferować też procent od sprzedaży duży żeby trochę w ten sposób zbić tą cenę. 34 miliony, a ten procent damy nawet maksymalny 25. Zobaczmy co oni powiedzą, na to pewnie się obrażą. No i niestety tak się też stało. No troszkę mnie to martwi. No ale brałem to pod uwagę, że może się tak stać. Więc niedługo sobie po niego wrócimy. No a teraz myślimy o środkowych obrońcach. Słuchajcie, środek obrony niech to będzie ktoś w miarę doświadczony czyli 22 lata co najmniej. No chodzi mi o to, żeby tych new genów było jak najmniej, a ten maksymalny wiek to powiedzmy 27 lat. I szukamy kogoś chociażby z Championship. Myślę, że to byłby bardzo realny transfer, gdybyśmy kogoś z Championship sprowadzili. Tylko skąd byśmy mogli kogoś dobrego znaleźć? Myślę, że z Blackburn może być ktoś dobry, ale raczej nie ten piłkarz, bo piłkarz z Gibraltaru no... Coś czuję, że nie będzie jakoś szczególnie, szczególnie dobry. Słuchajcie, lećmy sobie dalej. Na razie zobaczmy, czy ktokolwiek tutaj jest może sprawdzony, albo ma jakąś kwotę odstępnego wysoką, co sugerowałoby, że jest dobrym zawodnikiem, ale nikogo takiego niestety tutaj nie widzimy. Więc być może dobrą decyzją byłoby poszukanie jednak gdzie indziej, słuchajcie. Spróbujmy przejść do Holandii na przykład. I tutaj... Mamy na przykład tego niemieckiego piłkarza z Ajaxu, więc go sobie zobaczmy. Czy będzie tutaj jeszcze ktoś wyglądający na pierwszy rzut oka ciekawie? No przede wszystkim chodzi mi o piłkarze z dobrych klubów, jak na przykład Feyenoord. No ale te odstępne nie są wysokie, więc tutaj raczej nie będziemy chcieli tego piłkarza sprowadzać. No właśnie, bo patrzmy sobie jeszcze po tych kwotach odstępnego. Czy jest tutaj ktokolwiek interesujący? No ale nie bardzo. Więc tego jednego piłkarza z Holandii będziemy sprawdzać. Lecimy dalej do, no właśnie, do Ligi Portugalskiej, może i tutaj też popatrzymy. No ten Amaro jest całkiem ciekawy, ta kwota odstępnego jest już w miarę przyzwoita, powiedzmy. Jest tutaj Lukeba, który gra w FC Porto i słuchajcie, to jest ciekawa opcja. Młody piłkarz, Francuz, 1,84 m, świetna gra w obronie, zarabia tam naprawdę niewielkie pieniądze. Awans sportowy w tym momencie to by dla niego nie był, ale gra w najlepszej lidze świata otwiera ogromne możliwości przed zawodnikami, i on na pewno zdaje sobie z tego sprawę. No a zarobki on u nas nawet potroi więc to jest ge genialna propozycja dla niego, tak uważam, jeżeli ją złożymy, oczywiście. Mamy Sebastiana Walukiewicza, który ma fajną kwotę odstępnego sprawdźmy go sobie polskiego obrońcę. Czy będzie tutaj jeszcze ktokolwiek interesujący? Nuno Lima też ma całkiem fajną kwotę odstępnego, więc też go sobie zobaczymy. No ale myślę, że naszym faworytem zostaje właśnie ten Lukeba. I nawet nie wiem czy nie porozmawiamy sobie od razu na jego temat. Spróbujemy tutaj, ale niestety nie sprzedadzą tego piłkarza. No i to jest właśnie ten problem, który pojawia się niezwykle często ostatnio. Wypożyczenie też nie wejdzie w grę. No, ogromna szkoda, więc jednak będziemy musieli sobie na te raporty yy, poczekać. No, więc słuchajcie, na razie przechodzimy sobie po prostu dalej i widzimy informację, że Czurlinów został sprzedany. Obejrzyjmy chociaż część tej scenki. No, bo to jest piłkarz, który dał dużo naszemu zespołowi. Sprowadziliśmy go już dosyć dawno yy, i on strzelił dla nas naprawdę sporo bramek. Yy, dużo czasu tutaj spędził. Trochę zdążyliśmy się już do niego przywiązać, no, ale nadszedł czas rozstania, nowe wyzwania myślę, że będą dla niego teraz dobrą opcją, no a dla nas również, bo potrzebujemy kogoś tutaj młodszego i kogoś kto da nam więcej perspektyw, że tak powiem ocena piątka, więc bardzo wysoka tego transferu mamy potwierdzenie, że Czorlinow został sprzedany no a my przechodzimy sobie dalej do tego spotkania FA Cup z Brightonem mamy też wiadomość która nas nie interesuje i Chłopaki tutaj chcą pograć. Ale no myślę, że myślę, że raczej to nie będzie możliwe, bo jednak FA Cup to jest dla nas bardzo to są dla nas bardzo ważne rozgrywki i my byśmy chcieli tutaj no, wygrać to spotkanie. Wychodzimy tą formacją co ostatnio. Ferguson, to jest twoja kolejna szansa. Mam nadzieję, że jej nie zmarnujesz. No a tutaj mamy te, taki problem, że odszedł Czurlinow i z tego powodu on tutaj nie zagra. Więc szansę dostanie Banks. No i mam nadzieję, że on ją wykorzysta. Zobaczmy. Szybka symulacja z Brightonem. No to jest duża szansa i dla Banksa, i dla Fergusona, a my to spotkanie niestety przegrywamy. I to jest, jeszcze zerkniemy na oceny. Ferguson, fatalna ocena. Więc słuchajcie, to jest ostateczny dla mnie argument. To spotkanie, że potrzebujemy jednak zmian, i to naprawdę dużych zmian. Ferguson nie dorósł jeszcze do roli. Pierwszego bramkarza naszego klubu. Niestety. Tak mi się wydaje. Więc my idziemy po Dawida DG, który pozostaje wolnym zawodnikiem już od dawna. I siadamy do rozmów z nim, i on będzie naszym numerem jeden w tym sezonie. No, a Ferguson będzie musiał w takim razie jeszcze troszkę poczekać. Kluczowy zawodnik oczywiście tak jest. Kontrakt spróbujmy na dwa lata podpisać i on się na to zgadza super. Klauzulę odstępnego nie chcemy. I widzimy, że te wymagania finansowe są dosyć, yy, dosyć uczciwe. Spróbujmy dać 55 tysięcy i ten bonus. Zobaczymy, co on na to myślę, że się zgodzi. Tak jest, jesteśmy dogadani, więc słuchajcie, witamy nowego bramkarza w zespole. No, oczywiście taka gwiazda jak Dawid Degea. Yy, no, to chciałem powiedzieć, że obejrzymy sobie scenkę, no, ale niestety mamy inną scenkę i yy, pożegnanie haja tutaj nam się wyświetliło zamiast prezentacja Dawida DGA. No, trochę słabo, bo wolałbym oczywiście prezentację Dawida. No ale nic na to nie poradzimy. Serrano również odchodzi, więc niesamowicie się rozprzedajemy, ale też ogromne pieniądze trafiają na nasze konto. Ten transfer oceniony na piątkę. Dawid DGA natomiast przychodzi i go ustawimy sobie od razu na bramkę. Również oczywiście tutaj musimy plan rozwoju dać naszemu nowemu bramkarzowi, więc przechodzimy sobie do zespołu. Szukamy teraz sobie Dawida mamy go tutaj. Dostał dwunastkę na plecy. Myślę, że to jest dobra sytuacja, bo Ferguson tą jedynkę mimo wszystko zatrzyma. Plan rozwoju mu dajemy. I niech to będzie, niech to będzie wybiegający. Yy, ok I słuchajcie. Przechodzimy sobie w takim razie do zarządzania drużyną, bo tam już niedługo będzie się musiało dużo pozmieniać. Już teraz będzie się musiało dużo pozmieniać. Po pierwsze Ferguson. Yy, tak. Ferguson schodzi, a wchodzi DGA. Widzimy, że w ogóle bardzo krótka ławka nam się tutaj zrobiła. Wśród rezerw nie mamy praktycznie piłkarzy, wielu jest też na wypożyczeniach. Bardzo niezadowolony jest też Cameron. No, nie dostaje zbyt dużo szans, więc w sumie trudno się dziwić, więc tu zrobimy takie coś. OK. I to sobie zapisujemy w ten sposób, a jeśli chodzi to o tą drugą formację, czyli o tą. To również oczywiście na bramkę dajemy sobie tutaj Dawida DG. I w ten sposób sobie to ustawiamy jeszcze Ferguson tutaj za gipsa. OK. Zapisujemy to w ten sposób. No i musimy pomyśleć o wzmocnieniu środka pola. No i musimy iść oczywiście po raz kolejny porozmawiać z Scarletem, z którym w tym momencie jeszcze nie będziemy mogli raczej tego zrobić. Tutaj jeszcze sobie troszeczkę poczekamy. No i myślimy o tym środku obrony. No ten Lukeba byłby idealny. Ale niestety tego nie zrobimy. Więc pozostaje nam chyba czekać na raporty w tym momencie. Nic innego nie wymyślimy jak na razie. Serano i Haj sprzedani. Ok, tutaj odpowiadamy w ten sposób, no Kulibali pewnie teraz będzie dostawał trochę szans, bo zwolniło się dużo miejsc, jeśli chodzi o środek pomocy, lecimy dalej czekając na raporty, tutaj mamy kolejne pożegnanie, nawet nie wiemy co to było za pożegnanie, ale nieważne, więc lecimy sobie dalej. Czekamy na wiadomości, które spłyną. Mamy raport na temat Cardozo. To nas akurat w tym momencie jakoś szczególnie nie interesuje, no ale widzimy, że jego ocena ogólna nie jest jakaś najwyższa w tym momencie, no ale wykazuje wielki potencjał ten piłkarz, więc być może będziemy go chcieli w pewnym momencie sprowadzić. No ale na razie nie jesteśmy jeszcze tym zainteresowani. Na razie przechodzimy sobie dalej, czekając na, na raporty, które niestety jeszcze się nie pojawiają. Fulam chce wypożyczyć Bengsa. No, zgadzamy się na wypożyczenie bez opcji wykupu, choć na razie on jest nam potrzebny, tak naprawdę. Tutaj ci nasi juniorzy już mogą pozmieniać pozycję, więc zobaczmy, jak to wpływa na Gabriela Reisa. Wpływa pozytywnie, bo ocena się poprawia, więc teraz myślę, że możemy z nim iść w, no właśnie, w co byśmy chcieli myślę, że w rozgrywającego obrońcę, żeby ta słabsza noga była lepsza. No i go bierzemy sobie do drużyny seniorów i wystawimy na wypożyczenie. Jeśli chodzi o rafę, no to tutaj zobaczmy, czy podziała jakkolwiek zmiana pozycji. Też działa całkiem pozytywnie. Więc tutaj myślę, że pójdziemy w cień, bo to zrobi najszybciej. Jeśli chodzi o Barlowa tutaj też zmiana pozycji ze środkowego napastnika na prawego skrzydłowego, to też wpływa na niego bardzo dobrze i widzimy, że ten rozwój tutaj może być bardzo szybki w jego wypadku, więc idziemy w szeroko ustawionego, bo to zrobi najszybciej. Resztę tych chłopaków na razie tutaj zostawiamy dokładnie tak, jak to widzimy. Więc tak, jeśli chodzi o zespół, to ustawiamy to sobie w ten sposób i race do wypożyczeń, damy mu też jakiś inny numer, no bo on, no nie może być z dwójką. Ok, więc ustawiamy to sobie w ten sposób. No i przechodzimy do meczu z Arsenalem. Do meczu, który na pewno nie będzie łatwy. Tutaj zagramy sobie znowu tą formacją, bo ona sobie lepiej, ona lepiej funkcjonuje z mocnymi zespołami. No i w tym meczu zagra Kulibali. Obrona też dokładnie w takim kształcie, jak to widzimy. Debiut Davida de Gea w naszym zespole. Zobaczymy, jak hiszpański golkiper poradzi sobie z natarciem Arsenalu. To jest jego pierwszy mecz od dawna. Wraca do Premier League Dawid DGA w barwach London Lions no i tutaj mamy też derby Londynu jednocześnie, więc to jest naprawdę istotne spotkanie. Zobaczmy jak sobie poradzimy na wyjeździe z Arsenalem i wygrywamy dwa do jednego, słuchajcie. DGA wpuszcza jedną bramkę, ale ocenę ma całkiem wysoką. Natomiast to, że wygraliśmy z Arsenalem na wyjeździe, to jest naprawdę genialna wiadomość. Być może w końcu coś w tej drużynie zaczyna działać. Być może również to dostosowywanie formacji do rywala będzie miało pozytywne skutki. Zobaczymy. Jak na razie widzimy, że jesteśmy na szesnastym miejscu, więc co najważniejsze urwaliśmy się w końcu z tej strefy spadkowej. Na tym bardzo nam zależało już od długiego czasu. Mamy oferty z Arsenalu za Balarda i to mnie naprawdę Irytuję, bo, no ja nie chcę go sprzedawać. Potrzebujemy jednak tych obrońców dobrych. No już Anela sprzedaliśmy. 27 milionów widzimy, że możemy wykręcić, więc słuchajcie, od 38 zacznijmy. Jeśli chcecie go, to trójka z przodu musi być. Ja już teraz stawiam twarde warunki, bo po prostu już się mocno rozsprzedaliśmy. I ja muszę takie warunki stawiać w tym momencie. A Ferguson prosi nas o jeszcze jedną szansę, żeby mógł pokazać, że jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Dam ci szansę, skoro sam o to prosi, bo on no wie, jaka była sytuacja, że zawodził nas ostatnio dosyć często. Dawid Degra przyszedł do zespołu właśnie z tego powodu, ale skoro on nas sam prosi o szansę, to on ją dostanie. No, ale zobaczymy, czy ją wykorzysta. Amaro wygląda całkiem przyzwoicie, no ale my chcemy tutaj wyższego poziomu. To nie jest to. Jeśli chodzi o Luisa, no to w ogóle to nie jest interesujący nas poziom, więc tutaj mamy z tym środkiem obrony wciąż troszkę problemów. Przechodzimy sobie do meczu z Fulam. BT się do nas zgłasza, zobaczmy o co chodzi. I BT wciąż mówi, że w szatni czuć frustrację. No Robię co w mojej mocy, i wydaje mi się, że powoli to zaczyna już wyglądać lepiej. No ale zdaję sobie sprawę z tego, że jeszcze tutaj musi się troszkę zmienić. Yy, myślę, że wyjdziemy sobie tą formacją na Fulham. Tutaj szansę dostanie Banks na ataku. Yy, a jeśli chodzi o resztę składu, no to myślę, że zostawimy to dokładnie tak, jak to wygląda. Ewentualnie tutaj byśmy mogli coś zmienić, chociaż nie. Niech zostanie Ballard. Yy, więc słuchajcie. Takim składem wychodzimy sobie i taką formacją na Fulham. Zobaczmy, jak sobie poradzimy po fantastycznym spotkaniu z Arsenalem, który wygraliśmy 2 do 1. Tym razem przegrywamy 3 do 0. To jest kwintesencja tego sezonu. Gdy uda nam się już wspiąć po tej drabinie do jakiegoś sukcesu, zrobić coś pozytywnego, to potem jest kompletna porażka. No to jest naprawdę słabe. Kolejna oferta wypożyczenia dla Banksa, którą akceptujemy. Mam nadzieję, że tym razem to dojdzie do skutku. No i jeśli chodzi o tabelę, no utrzymujemy to 16 miejsce, ale no, wciąż to wygląda po prostu źle. Zobaczmy, czy możemy w końcu rozmawiać ze Scarletem, bo już naprawdę w tym momencie go potrzebujemy. I tak, możemy rozmawiać z Szalkę, więc przechodzimy do rozmów. No, tym razem musimy już zaproponować dużo lepsze pieniądze, żeby mieć szansę tutaj cokolwiek zdziałać. Więc ja zaproponuję 40 milionów i 20% od sprzedaży. Zobaczmy, co oni na to. No, mam nadzieję przede wszystkim, że się nie obrażą. Nie chcą procent od sprzedaży, chcą ogromnych pieniędzy. No, stać nas na niego, ale nie chcemy aż takich pieniędzy wydawać. 47,5, czyli jego wartość, zobaczmy, co oni na to powiedzą. 67,5, yy, więc tak, 55,5, zobaczmy. No, boję się tego, że oni się na to nie zgodzą, że oni od razu zerwą negocjacje, to by było najgorsze. Ok, 58,5. Hmm, dobra, słuchajcie, zgódźmy się na to, bo to jest duże ryzyko, jeśli byśmy tutaj szli dalej. Zgadzamy się na 58,5 miliona. Przechodzimy do negocjacji z samym zawodnikiem. Tutaj akurat problemu nie będzie, więc słuchajcie. Scarlett najprawdopodobniej za chwilę dołączy do naszego zespołu i będziemy mieć duet świetnych napastników. To jest na pewno zmiana w dobrym kierunku. Kluczowy zawodnik jak najbardziej jestem w stanie mu to zapewnić. Pięcioletni kontrakt on się na to zgadza, więc łączy swoją przyszłość z naszym zespołem. Chce mieć klauzulę? OK, okej. Okay. Jeśli chce mieć klauzulę, to ja nie mam nic przeciwko, tylko to musi być naprawdę fajna klauzula. Zaproponujemy 150 milionów, zobaczmy co oni na to. To jest troszeczkę za dużo, jak widzimy. Więc spróbujmy 140 milionów. Mam nadzieję, że tutaj już to przejdzie. Zobaczmy. Nie, jeszcze nie przechodzi. Więc niech w takim razie to będzie 130 milionów. I myślę, że tutaj już bez problemu się dogadamy. Tak jest. 130 milionów klauzula uważam, że jest jak najbardziej na miejscu. A jeśli chodzi o mm, pensję, to widzimy, że on chce dużo większych pieniędzy zarabiać. Tą premię usuwamy. A tutaj jestem w stanie mu dać nawet 70 tysięcy. Z tego bonusu niech trochę zejdzie. I jesteśmy dogadani. Zobaczmy, czy mu to odpowiada. chcę jeszcze trochę więcej, ok Ja bym wolał tutaj równe 70 zobaczyć. I tutaj niech będzie pół miliona. I tak poszedłem troszeczkę w górę. Oni się zgadzają, więc jesteśmy ze Scarletem dogadani. Dawny piłkarz Tottenhamu, później piłkarz szalkę 04. No a od dzisiaj piłkarz London Lions. Za chwilę będziemy mieć jego prezentację. Myślę, że tą prezentację możemy sobie zobaczyć w związku z tym, że to jest jednak. Postać kluczowa dla naszego zespołu, która myślę, że dużo wniesie do gry naszej drużyny. Za chwilę będę chciał jeszcze przejrzeć w ogóle rynek wolnych zawodników i doświadczonych zawodników z najlepszych krajów, bo może tam będzie jakaś gwiazda, która jest bez klubu, którą być może będziemy się interesować, bo naprawdę doświadczenia nam potrzeba. Tak uważam, że doświadczenia w naszym zespole nam bardzo potrzeba. Więc jeżeli ktoś interesujący się znajdzie, a ten transfer w ogóle na szóstkę oceniony, co ciekawe, nie spodziewałem się tego, to myślę, że takiego wzmocnienia dokonamy. Więc tak, na razie przechodzimy sobie do zespołu, ustawiamy plan rozwoju naszemu nowemu napastnikowi. Scarlett dostał siedemnastkę, ale jeśli dobrze kojarzę, to wolna jest wciąż dziewiątka. Dziewiątkę dostał Birt, który wrócił po wypożyczeniu automatycznie, ale tą dziewiątkę zgarnia Scarlett w tym momencie. Jeśli chodzi o plan rozwoju, no to co my byśmy mogli tutaj zrobić? Najszybciej zrobi złodzieja bramek, więc myślę, że w tym kierunku właśnie możemy sobie z nim pójść. Tak to ustawiamy. No i mam nadzieję, że nasz nowy nabytek będzie się spisywał dobrze. Oczywiście jeszcze tutaj go do składu dajemy. I zobaczcie, ten atak naprawdę prezentuje się teraz bardzo fajnie. Więc tak to sobie zapisujemy. No i idziemy na poszukiwania jakichś wolnych zawodników. Szukamy piłkarzy. I tak, wolni zawodnicy. Zróbmy sobie te drabinki troszkę inne niż to robiliśmy mm, ostatnio, bo ostatnio powyżej 31 roku życia chyba szukałem, no bo prawdopodobnie żadnych nowych wolnych zawodników tutaj nie będzie, ale ustawmy to sobie w ten sposób yy, i zobaczmy, czy tutaj będzie ktokolwiek interesujący. Jeszcze pozycjami sobie poszukamy. Yy, więc tak, kto, byłby, kto by nas interesował środkowy obrońca na pewno, boczni obrońcy też byliby dla nas całkiem interesujący, ale najpierw lecimy w ten sposób i po prostu lecimy tutaj szybko. Jest Ibrahim Sisse, ale nie, to nie będzie ten poziom, więc szukamy dalej. No, patrzymy tutaj przede wszystkim na obronę, to nas najbardziej interesuje w tym momencie, czyli ta przedostatnia rubryczka. Mamy tego niemieckiego piłkarza, ale to też raczej nie będzie ten poziom, który nas interesuje, bo my naprawdę szukamy tutaj kogoś świetnego na bardzo wysokim poziomie. No, ale jak na razie nikogo takiego tutaj niestety nie widzę. Zobaczmy jeszcze z prawej strony, czy może ktoś taki będzie no mamy tego zawodnika, którego znamy, ale on absolutnie nie jest satysfakcjonujący. Jest ten Siero z Hiszpanii. No dobra, sprawdźmy go sobie. Może to będzie w miarę ciekawy poziom. Tutaj mamy Filippo Romagnie z Włoch. Też możemy go sobie zobaczyć, bo ta gra w obronie wygląda całkiem fajnie. No, ale mimo wszystko wolałbym kogoś jeszcze lepszego tutaj. A jak na razie nikogo ciekawego tutaj nie ma. Liam Gordon. No dobra, zobaczmy sobie tego Szkota I czy będzie tutaj jeszcze Ktokolwiek interesujący Jeszcze kilka szans na to jest Ale niestety, niestety nie Więc jeśli chodzi o środek obrony To trochę biednie powiedziałbym Zobaczmy sobie jeszcze Tą pozycję Tutaj nie mamy aż tak dużo piłkarzy Ale zobaczmy czy będzie Ktokolwiek interesujący Jest ten Benjamin Henrichs, Henrichs Z Niemiec Sprawdzimy, bo wygląda całkiem przyzwoicie. Może jeszcze ktoś ciekawy tutaj się znajdzie. Jest ten Joachim z Danii, który naprawdę wygląda dobrze. Jego ja sobie dodajemy do listy życzeń. Yy, czy ktoś jeszcze tutaj by wyglądał całkiem dobrze? No jest też ten Szwajcar, który wygląda przyzwoicie. Turek też. No, całkiem sporo interesujących piłkarzy może tutaj być. Ten ma fajną grę w obronie, więc też go sobie zobaczymy, tego Włocha. No i czy będzie jeszcze ktokolwiek interesujący? Ten anglik też jest całkiem fajny, więc całkiem sporo raportów nas tutaj czeka w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że te raporty wszystkie zdążą się zrobić do końca okienka, bo nawet nie wiem, który mamy dzień w tym momencie. Bardziej niż prawy cofnięty skrzydłowy, tak naprawdę interesuje nas lewy cofnięty skrzydłowy, więc mam nadzieję, że tutaj też ktoś interesujący się znajdzie. Obserwujemy tego Arona z Hiszpanii, bo on może być całkiem interesującym zawodnikiem. Lecimy więc sobie dalej w poszukiwaniu kolejnych. Mamy tego Winie z Urugwaju, też możemy go sobie sprawdzić, bo ta gra w obronie wyglądała nieźle. Mamy tego Norringtona Davisa z Walii, też go sobie zobaczymy. I mamy też Rico Henrego. Wow, tutaj to wygląda naprawdę świetnie, ale to są przede wszystkim atrybuty takie sportowe, niekoniecznie obronne. Ale mimo wszystko paru ciekawych piłkarzy tutaj mamy, mam nadzieję, że któryś z nich będzie Wystarczająco dobry, żeby się nim zainteresować. Potrzebujemy też sprawdzić środkowych pomocników. I zobaczmy, czy tutaj będzie ktoś naprawdę na bardzo wysokim poziomie. No, ten luka wygląda przyzwoicie, ale czy, do, czy wystarczająco? No, chyba nie. Wydaje mi się, że jednak nie. Więc lecimy dalej. Tutaj patrzymy przede wszystkim na podania, czy są na wysokim poziomie. Tutaj wyglądają nie najgorzej, więc możemy sobie sprawdzić tego Francuza. Lecimy dalej. No, niektórzy tutaj wyglądają przyzwoicie, ale wiecie, no to już nie jest ten moment, żeby się takimi piłkarzami interesować. No tego możemy sobie sprawdzić ewentualnie, bo fajna, fajne podania. No i tą prawą stronę jeszcze zerknijmy. Ten wygląda nawet nieźle. No ale z drugiej strony te inne atrybuty są na słabym poziomie, więc raczej go sobie tutaj odrzucimy. Ten wygląda belk całkiem fajnie, sard, więc go sprawdzimy. I to chyba by było na tyle, jeśli chodzi o środkowych pomocników tutaj wolnych. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o te konkretne pozycje, to tyle. Więc tak, od 30 roku życia do 36 jeszcze sobie wpiszmy, a nawet więcej do 38. I jeszcze zerkniemy sobie na konkretnie wszystkie pozycje. Dowolna pozycja i damy sobie Anglików. Zobaczmy jeszcze, czy na rynku angielskim są jacyś ciekawi, wolni, zawodnicy, ale tutaj to już patrzymy tylko na takich naprawdę świetnych, których ocena by była już znana, czyli byłaby powyżej 83. Tak naprawdę tylko tacy nas tutaj w tym momencie interesują, więc tak na szybkości już sobie tylko to sprawdzamy, ale widzimy, że raczej nikogo ciekawego tutaj nie będzie niestety. Szkoda, bo tak jak mówiłem, doświadczenie by się przydało w tym momencie w naszej drużynie, no, ale tutaj nie ma nikogo, kto by mógł nas zainteresować wśród Anglików. Yy, więc słuchajcie. Wiem, że to trochę yy, takie może być nużące, trochę długo to trwa, więc ja przejrzę sobie jeszcze te wszystkie kraje, które tutaj mamy, bo chcę naprawdę być dobrze zorientowany w rynku wolnych zawodników, ale zrobię to na cięciu, żeby was tym nie zanudzać. No i niestety, po przyjrzeniu wszystkich wolnych zawodników z tych najlepszych krajów, które tutaj mamy, nie znalazłem ani jednego ciekawego, doświadczonego piłkarza. Więc trochę słabo, jeśli chodzi o ten rynek wolnych zawodników. Nie wygląda to dobrze. No i tak. Musimy się w takim razie zastanowić poważnie. Co dalej z tymi wzmocnieniami? Mamy Skarleta, ale potrzebujemy, tak jak mówiłem, środkowego obrońcy, środkowego pomocnika. To jest konieczne. No a mamy duży problem ze znalezieniem y, piłkarzy, którzy by się na te pozycje nadawali. Więc lecimy sobie jeszcze raz y, z tymi środkowymi obrońcami, bo no, niedługo część z nich będzie sprawdzona. Kolejne raporty niedługo przyjdą. Musimy też tego lukebe co jakiś czas sprawdzać, bo może akurat y, okaże się, że już jest możliwe do wyciągnięcia z tego Porto. Y no ale na razie się na to nie zapowiada. Jeśli chodzi o środkowych pomocników, no to tutaj też sytuacja nie jest zbyt kolorowa. Yy, więc słuchajcie, mam taki pomysł, żeby jeszcze yy, w ramach poszukiwania jakichś ciekawych zawodników, przejrzeć kluby, które mogą kimś takim dysponować, ale to też zrobię na cięciu i zatrzymam się i pokażę wam, yy, jeżeli kogoś znajdę. Bo nie chcę też was tym zanudzać, bo to trochę potrwa. No i słuchajcie, jest między innymi Cameron Carter wickers zawodnik ze Stanów Zjednoczonych, który ma, prezentuje całkiem fajne umiejętności, 30-letni, doświadczony, grający w Osasunie, czyli zespole z Ligi Hiszpańskiej, ale nie jakimś najlepszym. Myślę, że przejście do naszego zespołu byłoby mniej więcej pozostaniem na podobnym poziomie sportowym, a pensję zaproponować byśmy mogli znacznie lepszą, co w tym wieku, w wieku 30 lat, no, przejście na zarabianie wyższych pieniędzy były, byłoby dla niego z pewnością czymś interesującym, ale to jest pierwszy ciekawy zawodnik, którego znalazłem. Będę jeszcze szukał innych i na pewno jeszcze nieraz się zatrzymamy na kimś ciekawym. Jest m.in. Marcos Sensi, piłkarz z Argentyny, 1,83 m, grający w Sportingu Lizbonie, czyli w klubie no, jednym z najlepszych, jeśli chodzi o drużyny portugalskie, no ale jednak gra w Premier League i zarabianie no, mniej więcej trzy razy większych pieniędzy. To na pewno mogłoby go skusić. Więc to jest kolejny piłkarz, którego do listy życzeń sobie dodajemy. No i będziemy szukać kolejnych ciekawych piłkarzy na tą pozycję. No i jest naprawdę ciekawy piłkarz. Josip Szutalo, jeżeli dobrze to czytam. Chorwat. Ze Stadren. No, on zarabia duże pieniądze. Dużej podwyżki raczej by u nas nie mógł dostać. No ale przejście z tego klubu do naszego na pewno nie byłoby jakimś spadkiem sportowym, awansem może też niekoniecznie, ale uważam, że to byłby realistyczny ruch dla niego. No a poza tym, tak jak mówię, jednak jakaś podwyżka na pewno by go spotkała u nas. Może nie jakaś duża, ale lekka na pewno, więc to jest kolejny piłkarz, którym z pewnością się zainteresujemy. No i zobaczymy, czy w ogóle go z tego klubu będziemy mogli wyciągnąć. A na razie lecimy dalej w poszukiwaniu kolejnych ciekawych środkowych obrońców. No i mamy tutaj m.in. tego Greka, Mavropanosa, który gra w Leeds United, czyli w naszej lidze, w Premier League. No ale to jest drużyna, która w tabeli jest chyba nawet niżej od nas i grozi jej spadek. Nie jestem pewny, jak oni sobie radzą w tym momencie, ale to jest kolejny piłkarz, którego do listy życzeń jak najbardziej możemy dodać, bo wygląda całkiem ciekawie i myślę, że jego przejście do naszej drużyny byłoby dla niego nawet czymś korzystnym, zarówno finansowo, jak i sportowo. No ale na razie lecimy sobie dalej. Mamy bardzo fajnie wyglądającego Bena Godfreya, który gra w Torino, czyli w zespole, który myślę, że nie jest jego szczytem marzeń, a gra w Premier League dla Anglika byłaby z pewnością czymś wielkim. On ma super umiejętności. No, samo to, że jest Anglikiem, jest bardzo fajne z naszego punktu widzenia. No i ta pensja jak najbardziej jest do ogarnięcia, bo myślę, że takiemu piłkarzowi ja byłbym w stanie zaproponować nieco większe pieniądze. Myślę, że nawet 75 tysięcy tutaj by się mogło pojawić. Ja wiem, że to nie jest duża podwyżka. No ale muszę patrzeć na to rozsądnie, jeśli chodzi o strukturę płac w naszym zespole. Więc go oczywiście również do listy życzeń sobie dodajemy. Tak więc mamy całkiem sporo tych środkowych obrońców w tym momencie, których moglibyśmy sobie kupić. Widzę, że do końca stycznia zostało już niewiele dni, więc może być ciężko o te raporty, żeby do nas spłynęły. Więc ja zatrzymam sobie tą symulację przed nadchodzącymi spotkaniami, żeby mieć możliwość Poczekania spokojnie na te raporty, bo może niektóre spłyną, ale żeby też mieć możliwość oczywiście ponegocjowania od razu z tymi zawodnikami, których mamy sprawdzonych. No i słuchajcie, lecimy sobie jeszcze kawałeczek tutaj do przodu, czekając na to, co się będzie działo. Mamy ofertę wypożyczenia Alvareza kolejną, na to wszystko my się zgadzamy, jeżeli on będzie tego chciał. Tak jest, mamy tutaj też ofertę transferu balarda, ale to nie jest klub, do którego ja bym chciał go sprzedawać, a a Ballard nie jest zawodnikiem, którego chciałbym sprzedawać absolutnie, więc to odrzucamy, symulujemy, symulujemy sobie jeszcze tutaj kilka dni. Mamy scenkę, zobaczmy co ta scenka przedstawia. To jest prawdopodobnie wypożyczenie Banksa, tak jest, więc do Fulham akurat na wypożyczenie pójść się zgodził nasz młody napastnik, OK, Więc przechodzimy sobie dalej, jeszcze zobaczmy te wiadomości. Mamy ofertę poprowadzenia Austrii, ale to również nas nie interesuje. Okej, okay, Banks został wypożyczony, mamy potwierdzenie. Przesymulujemy jeszcze kilka dni w oczekiwaniu na to, czy może chociaż kilka tych raportów się tutaj zjawi. Zobaczmy, jeszcze mamy tutaj ofertę transferu Rejsa do Realu Sociedad i powiem tak: to jest piłkarz, którego my wy daliśmy na listę wypożyczeń, ale on nie ma jakiegoś genialnego potencjału, jest wart całkiem fajne pieniądze. Jeśli oni mi dadzą naprawdę dobre pieniądze za niego, to ja spokojnie jestem w stanie go sprzedać. Ale 2,5 miliona co najmniej musi tutaj być, więc tak to sobie ustawiamy. Tymczasem lecimy dalej, jeszcze kilka dni sobie przesymulujemy, czekając na to, co się może wydarzyć. Mamy ofertę transferu Fergusona do Brentford. Gigantyczne pieniądze dają za naszego wychowanka, ale ja to odrzucam, bo on yy, on nigdzie się nie rusza po prostu. Na pewno nie teraz, na pewno nie w tym momencie. No i to jest piłkarz, na którego ja bardzo liczę, mimo wszystko, mimo że Dawida DGS prowadziłem. Yy, więc słuchajcie, mamy kilka tych końcowych raportów, więc dobrze, że troszeczkę poczekałem ale zobaczmy czy tutaj ktokolwiek interesujący się znajdzie i coś czuje, że może być o to ciężko, ale ten Armel Bela Kotczap wygląda naprawdę dobrze. Ocena 82, zarabia małe pieniądze w Ajaxie, wartość też nie jest jakaś potężna stosunkowo młody piłkarz i słuchajcie. Mimo że znaleźliśmy całkiem sporo ciekawych obrońców wśród bardziej doświadczonych piłkarzy, to może się okazać, że to właśnie piłkarz Ajaxu będzie naszym wzmocnieniem, o ile będzie to możliwe. Philipsa z ciekawości sprawdziłem. Kreswell raczej odpada. Tutaj mamy dogadane wypożyczenie na dwa lata, które akceptujemy. Jeżeli on będzie chciał tam pograć, to pogra. No a teraz musimy podjąć decyzję, co z tym środkiem obrony. Więc przechodzimy sobie do centrum transferowego. I ustawiamy to sobie oceną ogólną. I teraz tak. Mamy te, no właśnie, gdzie był ten piłkarz? Jest. Bella Kotczap, zobaczmy. Klub nie sprzeda tego piłkarza, a poza tym dopiero co do Ajaxu, jak widzimy, dołączył. Więc tutaj mamy sprawę jasną, że go jednak nie ściągniemy. Czy w takim razie możemy ściągnąć kogoś z tych tutaj piłkarzy, których mamy? Wydaje mi się, że świetną opcją byłby Godfrey. I świetną opcją byłby również Shutalo. Zobaczmy, czy Lukeba jest dostępny. Nie jest. Godfrey tutaj byśmy mogli porozmawiać, ale widzimy, że on niedawno dopiero dołączył do Torino. Co jest słabą sytuacją. Shutalo... Tutaj też widzimy, że on dopiero co do Stadren dołączył. No to jest niesamowite. Ech, że niestety tych wszystkich piłkarzy. No nie za bardzo mamy jak ściągnąć, bo no nie będę sprowadzał kogoś, kto dopiero co dołączył do nowego zespołu. Więc musimy zobaczyć, co z tą trójką. Bardzo dużo cech ma ten grecki piłkarz z Liz yy, i z nim byśmy mogli porozmawiać. I to wygląda całkiem fajnie, powiem Wam szczerze, to jest świetna opcja, bardzo wysoki piłkarz. Yy, tutaj też byśmy mogli rozmawiać i tutaj też, ale widzimy, że on dopiero co dołączył do Osasuny. Więc tylko ta dwójka wchodzi w grę tak naprawdę i wydaje mi się, że leps lepszą opcją jest Grek, bo ma naprawdę dużo cech, wygląda fajnie. Więc słuchajcie. Idziemy po niego, spróbujmy sobie tego greckiego obrońcę sprowadzić i zaraz się okaże, czy on będzie właśnie następcą Anela w naszej drużynie. No mam nadzieję, że tak. Spróbujmy tutaj zaproponować nieco poniżej jego wartości, 28 milionów, ale tak bezpiecznie. Oni się na to od razu zgadzają, więc ja się bardzo cieszę z tego powodu. No i negocjujemy z nim w takim razie kontrakt. Lekką podwyżkę oczywiście zaproponować mu muszę, więc pomijamy sobie to. Kluczowy zawodnik jak najbardziej. Trzyletni kontrakt spróbujmy podpisać na 4 lata. I oni się na to zgadzają. W tym wieku czteroletni kontrakt to naprawdę świetna sprawa. Bez klauzuli odstępnego. A jeśli chodzi o pensję, no to tak, to usuwamy. Ten bonus jestem w stanie mu dać. Tutaj dam mu troszkę więcej. Tutaj może troszkę mniej w takim razie. Zobaczmy, co on na to. I oni się na to zgadzają. Super, więc uważam, że podpisujemy kontrakt na świetnych warunkach. Przychodzi do nas naprawdę fajny środkowy obrońca. Tej scenki już w całości tutaj sobie oglądać nie będziemy. Ale fajnie, że udało się. Konstantinosa podpisać. 28 milionów wydajemy na tego obrońcę. Widzimy, że zostało to ocenione fatalnie. No ale ja tutaj nie chciałem ryzykować, że negocjacje się urwą. Tego bardzo bym nie chciał. Więc tak, dajemy mu plan rozwoju, oczywiście. Zobaczmy go sobie tutaj. Ja wiem, że to są spore pieniądze, jak na piłkarza w tym wieku, bo on już ma 30 lat, on już się za bardzo nie będzie rozwijał. Zobaczmy, czy możemy mu dać niższy numer, bo wydaje mi się, że dwójka jest wolna. Birt ją dostał, więc tak, dwójkę dostanie. Konstantinos. No, ale słuchajcie, ja uważam, że potrzebujemy troszeczkę w tej naszej drużynie doświadczenia kogoś, kto tutaj, no jakby to powiedzieć trochę tą młodzież, którą mamy w składzie bo mamy naprawdę dużo młodzieży w składzie tak wiecie, będzie dla nich przykładem. Uważam, że to jest bardzo ważne w tym momencie, bo widzimy, że bez tego, bez tego doświadczenia za bardzo sobie nie radzimy. Myślę, że od razu warto też zastanowić się, co ze środkiem pomocy. Nie pamiętam, czy my tutaj jakichś ciekawych środkowych pomocników sobie dodaliśmy, czy oni są jeszcze sprawdzani w tym momencie. Czy jest tutaj ktoś, kto by nas interesował? No trochę z tym ciężko, szczerze mówiąc. No, zastanawiam się wciąż co z tym piłkarzem Ajaxu, tylko oni nie chcą go sprzedać. No, ja bym go sprowadził, gdyby była taka możliwość, ale niestety takiej możliwości nie ma. Yy, więc słuchajcie, myślę, że jeśli chodzi o pomocnika, yy, to kwestię pomocnika załatwimy sobie już w następnym odcinku, yy, w którym dokończymy sobie to zimowe okienko transferowe. Yy, więc meczu z Chelsea też już dzisiaj nie będziemy grać. To sobie zostawiamy na następny raz. Ja jedynie chcę jeszcze zerknąć, na którym miejscu jesteśmy w tabeli w tym momencie. Yy, czy yy, jesteśmy chyba na szesnastym, tak? Tak jest, dobra więc no mecz z Chelsea będzie bardzo ważny, to jest druga drużyna Premier League no i słuchajcie, na następny odcinek zostawiamy sobie ten jakże ważny mecz yy, oraz ostatnie ruchy transferowe, a tutaj bardzo ciekawa scena na pożegnanie yy, zaprezentowana przez Halanda, okej, okay. więc takim bardzo ciekawym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek, za który bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia następnym razem